Dzień dobry. Dzisiaj chciałem tak trochę w kontrze do mojego poprzedniego filmiku. Czy coś w sumie tym krzewom się stało? Czy pędy są wyłamane przez to oblodzenie i śnieg? Czy borówki, które mają liście w zimie, cierpią bardzo z powodu odłamań pędów? Wydaje mi się, że to oblodzenie krzewów było maksymalne, później jeszcze padał śnieg na to, ale krzewom jakoś nic się nie stało. No ale jak widzicie, moja hipoteza nie przetrwała próby. Może te rośliny po prostu mają sztywniejsze pędy i wytrzymują mimo wszystko. Może stwarzam sam problem, którego nie ma, ale jak widać, nic się nie stało. No nie widzę tutaj żadnego pęda ułamanego, a liście dalej są. Widzieliście, jak rośliny były oblodzone. Tutaj odmiana Legacy. Jak widzicie, no nic się nie stało. O, nie, chociaż w sumie tutaj jest jeden pęknięty pęd. Ale zaczynam obcinać borówki i powiem, że zdarzają się też takie pędy na borówkach, które nie miały kompletnie liści. Także taki jeden pęd to nie jest kompletnie żaden problem. Dwa rządki niżej pęd ułamany na roślinie, która nie miała liści w te mrozy.